Hello, Maz z tej strony i witam was w kolejnym gameplayu z gry Payday 2. I dzisiaj znowu mam zamiar pójść sobie na jedną ze starych misji. Tym razem też będzie ona na cicho, jednakże standardowo na początek krótki pokaz tego, jakiego setupu będę używał, jakich skillów będę używał, żeby wszystko było jasne, żeby uniknąć jakichś zbędnych pytań. Moją drugorzędną bronią będzie Micro Uzi Submachine Gun, głównie z tego powodu, że bardzo mi się podoba w sumie skin, który mam do niego. Zaś pierwszorzędną bronią będzie nietypowo moja kusza, no której też jakiś czas temu sobie skin załatwiłem i właśnie też z tego powodu będę chciał się trochę nią pobawić. Tutaj ten malutki elemencik skina może wam zasugerować, na jakim trybie będziemy grać, a będzie to oczywiście tryb One Down. Jeżeli coś słychać w tle, to zapewne dlatego, że koło mnie dosłownie rozkłada się jeden wielki namiot, na którym będzie miał miejsce, znaczy na którym, może nie, wewnątrz którego będzie miał miejsce festiwal piwa. A ja zapraszam was na materiał. W międzyczasie postanowiłem też okno zamknąć, ponieważ naprawdę nieźle tam potrafili hałasować, a bałem się, że mogliby zacząć robić jeszcze to gorzej. Jako że to jest pierwszy dzień, sobie kupię tylko i wyłącznie keycarda. Postaram się go zrobić bardzo szybko, a pierwszy dzień jest w miarę prosty. Przy okazji, w sumie, wiecie kiedy ostatnio... Oj, drobne ścinki związane z uruchomieniem misji. Wiecie kiedy ostatnio grałem... Znaczy, grałem w postaci gameplayu Election Day. Mianowicie wtedy, kiedy ze znajomymi próbowaliśmy zrobić jedno z najtrudniejszych osiągnięć w Paydayu, czyli Reputation Beyond Reproach. I udało nam się go zrobić, na szczęście wtedy. Aczkolwiek to nie robi się na tej misji na cicho. Także z tego powodu będę chciał teraz właśnie na cichaczu spróbować przejść tą misję. Także zobaczymy. Powinno pójść w miarę fajnie. Chciałem wybrać jakąś misję, której od bardzo dawna nie robiłem. Właśnie Election Day jest taką, którą nie tylko od bardzo dawna nie robiłem, ale ogólnie rzadko kiedy ją robię. Tak się składa. Jest jeszcze na cicho. Także postaramy się całość wykonać jak najlepiej, jak najsprawniej. Ja nigdy nie wiem, jak oni tutaj chodzą. Przez chwilę musiałem ucichnąć, bo chciałem się skupić nad tym, co robię. Tu nawet jest otwarte, także jammera nie będę musiał otwierać. Nie Avalon, nie Omni i nie Hefty, czyli Kranisz. Jejku, jeszcze dalej pamiętam te nazwy. Ja już naprawdę na pewno nie byłem na tej misji. Także Kranisz otagowujemy, dzięki czemu drugi dzień bez problemu zrobimy sobie po cichu. No, może nawet się uda uciec bez alarmowania kogokolwiek, bez używania jammera, to by było fajnie w sumie. Czy tam doskoczę? Tak. Czy tam doskoczę? Tym bardziej. Także otwórzmy to, żeby nie było, że nic nie będę strzelał w tym hejście. Choć jestem przekonany, że na drugim dniu jedną czy dwie osoby zabiję zapewne. Także pierwszy dzień bez problemu załatwiony. Pierwszy dzień to nigdy nie był problem, w szczególności jak się go robi na cicho. Tą misję ciekawiej się... Generalnie dużo misji, które przechodzi się na cicho, a można przechodzi się na głośno, no to jednak ciekawsza będzie opcja na głośno. Aczkolwiek ta na cicho jest czasem taka bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o swoją własną uwagę i takie tam. Także tym razem kupię 3-4 rzeczy. W sumie niepotrzebnie tego Vantage Pointa kupiłem, ale... Nieważne, zobaczmy. Tutaj spotter. A co mi tam? Na bogato pójdziemy. Mam zamiar ten magazyn załatwić do reszty. Także zobaczymy. W sumie jakbym się uparł, to bym mógł nawet piłę wziąć i piłować tutaj niektóre klatki, ale... Jakoś tam nie chce mi się w to bawić. Dobra, zobaczmy. A tak, crowbar. No tak, zapomniałbym. To właśnie się odzywa tutaj moje dawno misji nierobienie, że tak powiem. Także użyjmy tej drabinki, w końcu ją kupiłem po to. W razie czego będę miał kuszę wyciągniętą. Aha, tam kartę zostawiłem. Dobra, teraz mi się... Jezus, nie mogę przejść przez to okno. Tutaj zajmiemy się gościem od kamerek. Gdzie on mi wystrzelił? Czy jest tu keycard? Jest tu keycard. Dobrze, no to nawet dobrze się zrobiło, że nie wziąłem tego keycarda ze sobą. Oj, crowbar, najważniejsza obecnie rzecz. Kilka spotów znam. Aczkolwiek tutaj na stolikach chyba może się trafić, ale nie jestem pewien nigdy na którym. Znaczy tu mi się wydaje, że może być, jeżeli się nie mylę, tu w biurze raczej nie. Tu jest taki ciekawy spot. O, na framudze tego okna też może być, jakby ktoś nie wiedział. Ups.
ale go tym razem nie ma. Może jeszcze wisieć na poręczy, na schodach, takich jak tam, ale tak nie jest. Tutaj raczej chyba go nie będzie. Właśnie, skoro tu nikogo nie ma, to sobie zeskoczymy na dół i zobaczymy, czy jest tutaj. Bo tutaj w magazynku może być albo gdzieś tu leżeć, albo oparty być o ścianę, ale też nie ma go. Jezus, ale mam pecha. Także zostaje mi jeszcze jeden spot, który w sumie jest na drugim końcu magazynu. Mam nadzieję, że szybko tam dotrzemy, bo on może też tu wisieć na drabince i wisi. Bardzo dobrze. Także bierzmy paczkę. Zobaczmy. Okej. Hakujemy. Cały czas mnie to rozwala, że zawsze Bane mówi, pamiętajcie, żeby te crate'y ze sobą zamknąć. Tak naprawdę to nic nie zmienia. W sensie one mogą nadal być otwarte. Tak długo jak nie jesteśmy przyłapani na procesie hakowania, te crate'y mogą zostać otwarte z tego co wiem. No chyba, że coś zmienili, ale to ja nie jestem w takim razie... Ojej. Ojej. Dobra. Ogarnięte. Powiedzmy, że ogarnięte. Powiem tak, gdyby tutaj ta kamera działała teraz, to byłoby nieciekawie. Tutaj od razu tego zabagujmy, będzie mniej do wykrywania. Zaraz ich wyniesiemy na śmietnik. Także dwóch naraz sprzątniętych, no to... Z jednej strony, co prawda, dwa pagery mniej, ale z drugiej właśnie będzie mi teraz łatwiej. Trzecia keycardy. To ja już tu mam cztery keycardy w takim razie, bo jeszcze swojego mam kupnego, także no nieźle. Tu się zhakowało, bądźmy grzeczni, zamknijmy to. Jejku, prawie mnie znalazł. Chciałem jeszcze udać się do tej oto skrzyneczki. Jak tu by było? Nie, no oczywiście, że tu już nie będzie. Ale, teraz trzeba będzie ruszyć na górę. Upewniając się, że zaraz ktoś na plecy nie zajdzie i zobaczmy, tu jest jedna maszyna, znaczy potencjalnie, tu jest też jedna, tutaj jest zero, tu jest zero, no to otwórzmy tą. Co tu będzie? Pusto, ale za to mam dwie paczki, tak? Nie, myślałem, że to też jest paczka. A kasy? Kasy tutaj też nie ma, bo dlaczego miałaby być, prawda? Także weźmy drugą kartkę. Gdzie ten gość jest? Tutaj. Zaznaczę go sobie. I weźmy, otwórzmy jeszcze tu. Kolejny. O, i mamy. Bez problemu możemy też to zhakować. Przy okazji kasę sobie zabiorę, bo dlaczego nie? Jakby ktoś z was nie wiedział, to właśnie też kasa może być w tych klatkach, nazwijmy to. I bodajże jest ich 6 i nawet za wyniesienie wszystkich tych kas jest osiągnięcie, jeżeli się nie mylę. Ja już to dawno temu zrobiłem. Szczerze to chyba, odkąd mam to osiągnięcie, to już drugi raz tego chyba nie zrobiłem nigdy. Ze względu na to, że w sumie nie było potrzeby, nie było sensu jakoś specjalnie, więc nie robiłem tego. Weźmy stąd kartkę. Ile mam potypaków? 2, okej. Na dworze zazwyczaj też są jeszcze jakieś dwie skrzynki. Tu jest jeden typ. Tamten nie wiem, jak wygląda sytuacja. Tutaj stoi? Nie, nie stoi przy tym. Dobra, to sobie otworzymy z drugiej strony. Weźmy się tu, udajmy, bo tu jest zamknięte chyba ze wszystkich stron. To już jest czwarta maszyna. Zobaczmy, tutaj nie ma. To mamy dopiero, jeszcze dwie musimy znaleźć. Jedną mamy tutaj. Patrzcie, wszyscy akurat na drugą stronę poszli. Jak to miło z ich strony. My w takim razie wykorzystajmy tą okazję i sprawdźmy tutaj całą okolicę. Zobaczmy. Tutaj nie widzę, nie widzę. Szczerze, ciężko powiedzieć. Tu wydaje się, że nic nie ma. Tu wydaje się, że nic nie ma. Tutaj też wydaje się, że nic nie ma. No dobra, no to otwieram to. Dobra, jest jeden. Zawsze to coś. I jeszcze jedna maszynka. I kasa, dziękuję. Teraz już straciłem rachubę. Chyba jeszcze jedną muszę znaleźć, jeżeli się nie mylę. Czy tutaj była jedna? Tak. Ją zamknijmy. A, tu jest jeszcze. O, i mamy komplet, super. Także, a sobie otworzę drzwi tutaj, bo dlaczego nie? A czy dlaczego nie? To z tego co wiem, to potem to może aktywować kolejną drogę poruszania się policjantów, przez co zaczną tu do magazynu wchodzić i wychodzić, ale my już mamy w sumie pozamiatane w misji, także nie przejmujemy się tym.
Ruszam w takim razie jeszcze po jedną klucz kartkę, jak to mój znajomy mawiał. Już nie pamiętam, gdzie była ta ostatnia. W sensie nie jestem pewien, bo chyba była tutaj na portierni. Jeżeli się nie mylę, bo tu wziąłem. Tu właśnie, tak myślałem. Ojej. Udajmy się jeszcze otworzyć jedną. Jedną tą. No, miałem nadzieję, że będzie tutaj chociaż worek z pieniążkami. Mówi się trudno. Także idę odebrać złoto i będzie git. I będziemy już rozliczeni. Także czas rozliczenia. Payday, jakkolwiek. Czy tam dzień zapłaty. Pyk. Wyniesiemy sobie trochę złotka. Także warto było na bogato. Szczerze, ten spotter mi nic nie pomógł. Ja nawet nie wiem, czy on w ogóle działa na tej misji. Bo wiem na pewno, że powinien tutaj przez te okna w magazynie, tam u góry, niby powinien spotować gardów, którzy krążą w środkowej części magazynu. Tak to powinno działać, z tego co wiem. Ale... A nie, jednak działa, proszę. Jednak tam spotter działa, ale jakoś średnio mi się przydał. Znaczy, w sumie zapomniałem, że jak byłem po jednej stronie magazynu i widziałem wszystkich gardów po drugiej, no to przecież dzięki spotterowi ich widziałem, zapomniałem się. No nigdy nie byłem tutaj na tym vantage pointie, szczerze mówiąc. Nawet, wow, to jest nawet zipline. Okej. Widzicie, człowiek się uczy całe życie tak naprawdę. Ja naprawdę, nigdy tu na tym vantage pointie nie byłem. Ale w ogóle robienie tej misji na cicho, man. To by było spoko nawet. Dobra, misja zrobiona. Krótki materiałek, bo krótki, ale takie też są, wydaje mi się, spoko. Także podliczenie, jakie jest, takie jest. Dzisiaj też w ogóle miał malutki patch do Paydaya miejsce, mianowicie Community Save 5 doszedł. Ja raczej wątpię, że go dostanę, także to się właśnie potwierdziło. Ale jeszcze kilka misji sobie zagram, spróbuję wydropić ten save. I kto wie. Bo ciekawe skiny on ma, powiem szczerze. Nawet mi się niektóre podobają. Zresztą widzicie tutaj, mam w powiadomieniach właśnie, że Community Save 5 wyszedł. I to mnie właśnie skłoniło, żeby też w końcu tego Paydaya odpalić. Także mam nadzieję, że trochę więcej materiałów uda mi się z niego zrobić i dla was coś nagrać. A ja też z kolei, już nie przedłużając, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał jak zawsze wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Także trzymajcie się i cześć!